Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podacie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk, witam Was w kolejnym odcinku Po prostu Ultimate Team. Nasz bilans to 25-1-10, ale w sezonach online wygląda ono wiele lepiej, bo mamy 12 zwycięstw, 1 remis, 2 porażki. Ostatnio. Mam nadzieję, że awansuję teraz do Ligi 7 z Wami i tam w Lidze 7 jakiś też dobry meczyk zagramy. Także wszystko przed nami, 2 bądź 3 mecze to na pewno. Zobaczcie na mój skład, już go prezentowałem w poprzednim odcinku, mieliście skład Builder, jeżeli nie wiecie, to zajrzyjcie. A tutaj mamy Brumę nowego, zamiast właśnie Feguliego postanowiłem dać Brumę. No i co, czas przejść do gry, pokazać Wam, jak ten skład prezentuje się dla tych, którzy nie mieli szansy wejść na live i zobaczyć tego na live'ie. A przypominam, że jutro o 12 live będę zawsze przypominał 24-godzinny live, jutro o 12 zaczynamy do 12 w sobotę. Oczywiście 12 w południe. Także mam nadzieję, że wbijecie nagrody co 2 godziny rozdawane, czy to do FIFA 16, czy to na przykład konto do CS-a. Wszystko dla Was. Także zapraszam, mam nadzieję, że zobaczymy się tam, a teraz już czekamy na pierwszego przeciwnika. No i mamy naszego przeciwnika. Ja mam te stroje z uśmiechniętą błyszką i z takim, wiecie, no i zobaczmy, o rzecz w mordę, co koleś ma za skład. What the fuck, ja myślałem, że będę miał jeden z lepszych składów, a tu zobaczcie, prawie cały Real Madryt, oprócz napastnika, którym jest Griezmann, Benzema, James Rodriguez, Kroos, Modric, no tutaj jeszcze Busquets jako SPD, Marcelo, Varane, Sergio Ramos, Danilo i Kiko Casilla w bramce. Wow, jestem w ciężkim szoku naprawdę, że koleś ma taki skład. No ale dobra, widocznie wydał sporo chyba pointsów i później sobie powymieniał, no naprawdę... Jestem zazdrosny o jego skład, ale mam nadzieję, że te umiejętności moje wygrają w tym spotkaniu. Dobra, przejęcie Krychowiak, obróci się Krychowiak spokojnie do Konoplianki. Konoplianka do Krychowiaka, strzał i gol, i to jest bramka Polaka! Fantastycznie, Grzegorz Krychowiak! Tak jest, pięknie! Ładnie tu odegrał, wyszedł na pozycję, Konoplianka go wysuwa, a ten od razu z pierwszej piłki bez zastanowienia strzela i Grzegorz Krychowiak strzela pierwszą bramkę tak naprawdę w moim klubie, naprawdę gra nieźle i te końce, które się za niego płaci, naprawdę bardzo, bardzo się opłaca, póki on jest taki tani, bo myślę, że cenowo pójdzie w górę, bo ludzie zaczną nim grać, bo zobaczą, jaką jest bestią. Kupujcie Krychowiaka ile się da. Konoplianka spokojnie, strzał, dobitka, dobi. Spalony! Ajajajajaj, gdzie tam był spalony? Nie wiem, szkoda, że powtórki nie pokazało, a mogło już być 2-0 w 12 minucie. Szkoda, że do tego nie doszło, ale nadal wygrywamy i trzeba się teraz umiejętnie bronić i strzelić jeszcze jedną bramkę. Trzeba jeszcze jedną taką dogodną sytuację wykorzystać. Griezmann teraz, kurde, 3 razy przejął piłkę. Serio? Griezmann 3 albo 4 razy przejął piłkę w moim polu karnym. Naprawdę świetnie, że nie potrafiłem tego wybić. Tutaj raz, tu Marcelo 2 razy. No nie. Niestety trochę pecha i tracimy bramkę na 1-1. No nie. Co? Za co? Nawet nie pokazali, oni nie pokazują, za co spalone, za co tracę bramki, no po prostu nic nie pokazują. Może tu Benzema, nie, no po prostu żart jakiś, nie mogę uwierzyć w to, tak szybko straci. Miałem szansę na jakieś 2-0 i to nagle jakieś 2 bramki w 6 minut, takie totalnie jakieś, wiecie, no kurde, nie było aż takiego zagrożenia, ten faul, no może i był, ale czy to, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, teraz... Bruma! 2-2! Szybko odebrał wyjane straty, ale to zrobił Bruma z Zawiną. Skupterny działają w tej FIFA i ogólnie fake shoty. Zobaczcie, tutaj podanie piętą. Skupterny od razu się zabrał z tą piłką Bruma i strzelił bardzo ładną bramkę na 2-2. Szybko odrobione straty. Tak jest, Jackson Martinez. Teraz. Na dół. Nie, no to co to było za podanie? Koniec pierwszej połowy, 2-2.
Szkoda tej sytuacji Jacksona Martineza. No przeciwnik dwa strzały celne na bramkę, dwie bramki, my cztery celne strzały, dwie bramki również. No jest 2-2, da radę to spotkanie wygrać, przeciwnik nie jest najwyższych lotów, także mam nadzieję, że to się stanie i wygramy to spotkanie, byleby nie stracić tych głupich bramek i jakichś głupich karnych właśnie nie sprawiać. No konopianka, teraz musisz zadziwić świat. Konopianka, konopianka. Podanie przed pole, Perez na dwa razy, nie, jeszcze Perez, fake shot, ajajaj, jeszcze Krychowiak, Grzegorz Krychowiak odpycha sobie przeciwnika, Marcelo, fatalne podanie. O, ale mnie poklepał, ja pierdzielę, no to jest niemożliwe, no. To jest nierealne! Ja po prostu od trzech spotkań w tej grze nie wierzę w to, co widzę, no. Cisnę kolesia i jedna akcja i gol. Okej, ja nie wiem, jak tu trzeba strzelać. Naprawdę trzeba się tak nauczyć tej FIFA, że to jest po prostu jakaś masakracja. Ja czuję, że na live 24-godzinnym dostanę jakiegoś... coś na głowę w każdym razie, żeby brzydko się nie wymawiać, ale... Ach, to jest po prostu jakiś dramat, co tu się wyprawia. No i na przykład dlaczego on nie podał mocniej? No nie rozumiem. Nieraz podacie w ogóle tak samo jak... Wiecie, macie tą samą odległość, podacie tak samo mocno. Nieraz wam poda mocno, a nieraz słabo. Od czego to zależy, nie mam pojęcia. O mój Boże, straćmy bramkę. No co jest do... What the fuck is going on? Ja pierdzielę, no nie wierzę w to. Ja pierdzielę, co tam na... Co to się stanęło w ogóle tam na dole? Ja nie wiem. Ja nie potrafię obczaić mechanizmów w tej grze. Nie wiem na jakiej zasadzie gra... Ja nie wiem. Próbuję zrozumieć, dlaczego przegrywam, ale to nadal do mnie nie wychodzi, no bo... Możecie mówić, że Kamek znowu płacze, ale kurde, no... What the fuck, Krychowiak, najlepszy mój zawodnik, ale... niby miał więcej strzałów, ale co to były za strzały? Nie rozumiem. Musimy zagrać kolejny mecz. Trzy porażki z rzędu. Nagle się zablokowałem. Nie wiem, trzeba przejść do kolejnego meczu, zapomnieć o tym, bo to jest po prostu żart jakiś. Mamy kolejnego przeciwnika. Boję się, że znowu zaraz będę miał porażkę na koncie. Naprawdę. Mam nadzieję, że teraz jakoś wygram w miarę normalnie. Co on tu ma? Słaby skład z Ligi Hiszpańskiej. Na pewno słabszy od mojego. Tutaj nie ma co ukrywać. Tak jak ja miałem w poprzednim meczu słabszy, chociaż to nie usprawiedliwia mojej porażki. Tak w tym, no ja mam mocniejsze zdecydowanie. Chociaż znowu formacja 4-1-2-1-2 w drugiej wersji. Czyżby to była formacja, która w tym roku przynosi sukces? Zobaczymy. No ładnie poklepane i Kovacic, musisz to wykończyć. Kovacic! Co to był za strzał, panie Kovacic? Teraz Marcelo. Marcelo. Dala, brawo! Kto to, Kovacic? Czyżby czy Krycha? Chyba Kovacic, nie mogę zobaczyć. Kovacic chyba. Tak, Krychowiak tu się cieszy, więc to jest Kovacic. Odepchnął tam kogoś, bardzo fajnie fizycznie popracował tutaj. Kogoś chyba do Marcosa. Nie, chociaż czy on ma do Marcosa? Gabiego chyba, Gabiego odepchnął. No i Kovacic strzela na 1-0. Kovacic bardzo ładnie, Kovacic. Kovacic sam! Kovacic! Kovacic! Wszystko oprócz wykończenia. Wszystko oprócz wykończenia. Tak jest. Jackson Martinez! I to jest 2-0. Nareszcie jakaś taka rozsądna przewaga. No i Jackson Martinez. On naprawdę jest dobry w tej FIFA. Dostaje podanie, mija sobie tego obrońcę. No tak naprawdę on popełnia błąd tym obrońcom. No i na szczęście ten kolejny obrońca, który dupą się ustawił do piłki, nie odtrącił jej. No i jest 2-0. I to już nie mogę tego przegrać. No naprawdę byłoby słabo, gdybym to przegrał. No chyba, że będę tak tracił piłkę jakoś i będę stracił przez to bramki, ale mam nadzieję, że tak głupio nie będę więcej robił. No nie. Wow, ależ obrona Diego Alvesa, naprawdę zarąbista. Ale już myślałem, że bramka, dośrodkowanie, wyjazd z tą piłką. Dobrze, że nic z tego nie wyszło. Konoplianka. Konoplianka.
Konoplianka Jackson Martinez. Fart na 3-0. No ale w końcu musiał się odwrócić w moją stronę, kurde, po tych trzech przegranych spotkaniach. Chociaż Konoplianka zrobił swoje tam tutaj heel to heel. Próba strzału nie doszła do bramki, ale doszła pod nogi Jacksona Martineza. Dwie jego bramki w ciągu 5 minut. Może to nie jest lewy, ale przynajmniej strzela. 3-0, jest dobrze. Wszystko idzie po mojej myśli. 61% posiadania piłki. No i co? Byle tak do końca. Aha. Do końca powiedziałem, ja pierdzielę, no nie wierzę, już w 48 trasę bramkę, no ale ładnie mnie zrobił, tylko też nie wiem jak bronić w tej FIFA dobrze, nie wiem jak strzelać dobrze w tej FIFA, nie rozumiem tej gry, jestem w nią przeciętnie słaby. Czy ktoś może mi udzielić z niej korków? Klep, Enzo Perez, tak jest, 4-1. Poklepane, 4-1, 3 bramki raczej już nie są do stracenia. No a tutaj raz, Jackson oddał z pierwszej piłki, no i lewa noga obok bramkarza, obok słupka. 4-1, Enzo Perez. Jackson Martinez sam lobikiem i to jest gol, tak jest. 5-1, to już jest wygrane. Naprawdę czuję się słaby w tą grę, w FIFA 16, to muszę przyznać, że czuję się słaby. Nie jestem pewny, czy będzie mnie stać w tym roku na ligę numer 1. No ale wszystko przed nami na live charytatywnym jeszcze nie. 24-godzinnym, no przeciwnik widać, że już chyba ma dość. No i co? Ważne, że 3 punkty. Bruma teraz się rozpędza, Bruma od poprzeczki, tak, w końcu coś, jakaś ładna bramka, w końcu coś, co było warte pokazania, przeszedł sobie pod poprzeczkę, zasadził to, odbiła się jeszcze od bocznej siatki, 6-1, Martinez hat-trick, Bruma bramka, Kowalczyk chyba bramka i jeszcze do tego dołożył bramkę Enzo Perez. Koniec, nareszcie wygrałem po 3 porażkach z rzędu. Jej! I to 6-1, odbiłem sobie troszkę. Martinez, man of the match, zabrał też piłkę. Wow, ile monet! 4763 oczywiście za awans. 15 punkciorów, mistrzostwo, awans. No kurde, te 3 porażki pod rząd naprawdę słabo wyglądają. Ale najważniejsze, że jest awans. Może otworzę paczkę, a co mi tam szczerze? Może akurat jakiś Ronaldo albo coś na zakończenie. 7500 na paczkę. Uwaga, Ronaldo. Prawy pomocnik, Wolfsburg, Wierinia. Okej, okay, może coś tam. Zaraz zobaczymy jego cenę. Porównaj. 2000, 1400 gdzieś tam widziałem. Bez szału, ale gdzieś tam pójdzie na ten trade file. A my co tu mamy jeszcze? Nic szczególnego. Halo, zawiesiło mi się. 16 po prawej stronie, teraz się pokazuje na dole w rogu, nie wiem czy to widzicie. To oznacza, że się ładuje. Cokolwiek. Jest zmiana pozycji, wszystko do klubu, niech idzie. To na Quixel. No i to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek z Po Prostu Ultimate Team wam się podobał. Przypominam o jutrzejszym live'ie. Przypominam. O jutrzejszym live'ie. Bądźcie. O 12. Albo później, zależy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Nara!